Powiedzmy, że chcesz szybko zapamiętać pięć faktów o pewnej osobie, by jej zaimponować. Może poznałeś lub poznałaś kogoś nowego w ostatnim czasie? Miło jest wiedzieć o preferencjach tej osoby. Załóżmy, że ta osoba lubi film Titanic. Jej ulubionymi kawałkami muzycznymi są te z gatunku country. Uwielbia pomarańczowy kolor. Ma cztery koty, a gdyby mogła być superbohaterem, to koniecznie chciałaby umieć latać. W jaki sposób szybko to zapamiętać? Zamknij oczy i wyobraź sobie miejsce, które doskonale znasz, na przykład mieszkanie, dom rodzinny, ulubiona kawiarnia, miejsce pracy lub szkoła. Oczami wyobraźni dostrzeż pięć charakterystycznych lokalizacji w tym pomieszczeniu, a przez lokalizację rozumiem na przykład meble, elementy tego pomieszczenia, jakieś drzwi itd. Na przykład w przypadku mieszkania może to być lodówka, szafa, łóżko, biurko i okno. W przypadku szkoły drzwi, krzesło, tablica, rzutnik i biurko nauczyciela. W pierwszym miejscu wyobraź sobie ogromny statek. Jesteś totalnie zdziwiony lub zdziwiona tym, że znalazł się na suchym lądzie. Ten obraz będzie nam reprezentował film Titanic. W drugim miejscu znajduje się amerykański muzyk z flagą USA, który gra najlepsze hity country ze swojego kraju. To oczywiście będzie nam reprezentowało ulubiony gatunek muzyczny naszej osoby. Skup się na tym obrazie, a przy okazji, postaraj się usłyszeć dźwięki wydobywające się z gitary oraz jego głos. Wyobraź sobie, że w trzeciej lokalizacji tego pomieszczenia Mariusz Pudzianowski wyciska pomarańcze. Słyszysz to, widzisz, a nawet trochę tego owocu, tej pomarańczy, dostało się na Twoją koszulkę. To reprezentuje kolor pomarańczowy, bo taki jest ulubiony kolor tej osoby. W kolejnej, czwartej lokalizacji wyobraź sobie czarnego kota w żaglówce. Dlaczego w żaglówce? Nasza osoba ma w domu cztery koty. Cztery to liczba, która kształtem przypomina żagiel. Połącz zatem obraz kota z żaglem, by pamiętać o kocie i czwórce. W ten sposób wiesz już, że nasza osoba ma cztery koty. Koniecznie nie zapomnij o tym, by wyobraźniom słuchać mruczenia tego kotka. Przy ostatnim, piątym elemencie, wyobraź sobie Supermana, którego jedną z najbardziej charakterystycznych supermocy jest zdolność latania. Superman unosi się i uprawia akrobację pod sufitem. Słyszysz jego bohaterskie okrzyki i powiew wiatru z jego peleryny. To obrazuje fakt, że nasza osoba, gdyby mogła, chciałaby umieć latać. Wykonaj podróż. Od pierwszego miejsca do ostatniego. Pamiętaj o tym, by wykorzystywać tyle zmysłów, ile się da. Obserwuj, czuj zapach, staraj się wszystko usłyszeć to znacznie ułatwi Ci przypominanie sobie faktów z pamięci. Spróbuj przypomnieć sobie wszystkie pięć faktów o tej osobie. Dzięki tej technice możesz wzbogacić niejedną relację z przyjaciółmi lub ze znajomymi czy z bliskimi osobami, a nawet z osobą, którą dopiero co poznałeś, a już co nieco o niej się dowiedziałeś. Koniecznie daj znać, jak ci poszło w komentarzu.